Witajcie, moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast naśladowca. I zanim przejdziemy do właściwej historii, bardzo chciałabym Wam podziękować za dotychczasową aktywność na kanale. I osoby, które wahają się, czy zostawić subskrypcję, komentarz, lajka, zachęcam do tej aktywności, ponieważ dzięki temu mogę rozwijać ten kanał dostarczać Wam ciekawych historii i mam nadzieję że dzisiejsza historia, którą dla Was przygotowałam, będzie dla Was tą z gatunku ciekawych. Dzisiaj opowiem Wam o zabójstwie z miłości. Ten termin zabójstwo z miłości to nie jest określenie prawnicze, a jak podaje Wikipedia, jest to określenie psychologiczne. Sprawca dokonujący tego rodzaju zabójstwa nie jest takim typowym kryminalistą, a aktu przemocy dokonuje pod wpływem pewnego impulsu. Zabójca nie rozważa konsekwencji swoich działań, nie jest świadomy wpływu swoich działań ze względu na intensywność tych właśnie emocji. Zbrodnia ta nie jest motywowana żadnym materialnym zyskiem. Wściekłość i wszystkie otaczające emocje zaciemniają obraz tego, co będzie później, co się stanie z napastnikiem, jak będzie wyglądało dalej jego czy jej życie. Takie działania napędzane są najczęściej złamanym sercem, zdradą, lękiem przed separacją, zazdrością i w zasadzie zazdrość. To tutaj powinnam wymienić jako punkt pierwszy, a zaraz potem myślę, że zdradę, porzucenie, które zostają wyzwolone przez informacje o romansie osoby partnerskiej albo o zakończeniu związku. Zazdrość pojawia się kiedy związek zagrożony jest przez prawdziwego albo wyimaginowanego rywala. Jest to uczucie potężne, potężne uczucie, które przez wieki stało się napędową do tworzenia powieści, do tworzenia dramatów, wierszy. Bez uczucia zazdrości nie mielibyśmy Hamleta, nie mielibyśmy Iliady Homera, czy chociażby Anny Kareniny. Bez zazdrości nie byłoby także dzisiejszej sprawy. Jest to sprawa Klary Harris oraz jej męża Davida Lynn Harrisa. Klara jeszcze o nazwisku Suarez urodziła się 3 lutego 1958 roku w Kolumbii, chociaż tutaj chciałabym was uczulić, ponieważ w wielu źródłach pojawia się informacja, że Klara urodziła się w roku 1968. Była wychowywana przez samotną matkę, natomiast ojciec Klary zmarł, kiedy ona miała 6 lat. Życie jej nie rozpieszczało, natomiast, mimo przeciwności losu, to w jak najlepszych ocenach w szkole upatrywała dla siebie poprawy swojego statusu społecznego. Aby zrealizować swoje plany, wyjechała z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej wyjechała do St. Louis, to jest miasto położone w stanie Missouri. Tam młoda kobieta studiuje, a naukę kontynuuje w roku 1991 na University of Texas Dental School w Houston w stanie Texas. Krótko po przybyciu do swojego nowego miejsca na ziemi zostaje wybrana w lokalnym konkursie piękności jako Miss Columbia Houston. Klara, kiedy już osiągnie swój wielki sukces, to będzie go przypisywała tylko i wyłącznie swojemu ojcu. Mimo, że ona nawet nie pamięta, jak on wygląda, mm, przez całe swoje życie nie miała takiej silnej ojcowskiej postaci. I romantyzowała fakt posiadania ojca, jak wyglądałoby jej życie, gdyby właśnie kogoś takiego miała. Strata, którą Klara doświadczyła w dzieciństwie, sprawiła, że była nadwrażliwa i obsesyjnie bała się, że straci mężczyznę, którego ostatecznie wybrała jako tego, z którym chce spędzić całe swoje życie. Zresztą na miłość. Klara miała bardzo taki romantyczny pogląd, który mogłabym podsumować jej własnymi zdaniami, jej własnymi słowami, i ona powiedziała: Tak, znalazłam tego, którego Bóg przeznaczył dla mnie. I te słowa wypowiada w stronę Davida. David w jej oczach miał być. Tą jedyną, tą prawdziwą miłością, dzięki niemu Klara ma się poczuć kompletna i ma się poczuć spełniona. W roku 1991 w Castle Dental Center Klara właśnie poznaje Davida Harrisa i uczucie między tą dwójką rozkwita tak gwałtownie. Że rok później, w dzień poświęcony świętemu Walentemu, oboje mówią sobie to sakramentalne tak. Przyciągają ich do siebie podobieństwa, oboje są bardzo bystrzy, ambitni, mają w zasadzie takie same cele w życiu. Prawdopodobnie Klara myślała, że jeśli ten oto mężczyzna jest taki sam jak ona, to on jej nigdy nie opuści. David ma już córkę z pierwszego małżeństwa i dziewczynka ma na imię Lindsay, co dla Klary tak naprawdę nie jest żadnym problemem i kocha Lindsay jak swoją własną córkę. W roku 1993 pani Harris otwiera swoją własną praktykę, i chwilę później także i David uruchamia swój biznes w Houston pod nazwą Space Center Orthodontics. Wspólnie, wytrwale budują swoje dentystyczne imperium. Ta praca pozwala im na zamieszkanie w okazałym domu na zamkniętym osiedlu. Są też właścicielami nieruchomości w Colorado, gdzie bardzo często bywają. W każde wakacje wyjeżdżają w miejsca tropikalne. W roku 1998 Clara i David witają na świecie swoje dzieci. Są to bliźniaki Brian i Bradley. No i tak właśnie, życie pięciosobowej rodziny. Układa się już w zasadzie idealnie. Jednak już w roku 2002, 44-letni David romansuje z jedną ze swoich asystentek, z panią Gail Bridges, rozwiedzioną matką dwójki dzieci. Kiedy już mężczyzna absolutnie musi się przyznać żonie, że ma romans, ponieważ został na tym przyłapany, opowiada o nim w najdrobniejszych szczegółach. Klara wymusza na nim zakończenie tej bliskiej relacji z asystentką, ponieważ ona nie ma zamiaru dawać Davidowi rozwodu. Mężczyzna bardzo potulnie się na to zgadza. Klara natomiast nie jest taka pewna, że romans jest zakończony i kontynuuje współpracę z agencją detektywistyczną Blue Moon Investigations, a pani detektyw przydzielona do sprawy śledzi niewiernego. I żeby tak do końca nie obciążać kochanki Davida, no to tutaj dodam, że mężczyzna zapewnił Gail, zapewniał wielokrotnie, zapewniał żarliwie, że jego małżeństwo to jest małżeństwo otwarte. Najwyraźniej to małżeństwo było tak otwarte, że Klara o tym nie wiedziała. Pomimo kontroli, David i Klara decydują się pracować nad swoim związkiem i mężczyzna nawet mówi przyjaciołom, że dadzą radę przez to przejść z żoną, jednak... To, co on mówi, to trzeba należy dzielić przez co najmniej cztery, ponieważ już tydzień później pani detektyw nie ma dla swojej pracodawczyni dobrych wieści. Podaje jej miejsce, gdzie znajdzie Davida. Jest to luksusowy hotel Hilton w Nassau Bay na przedmieściach Clear Lake w Teksasie. Klara bardzo dobrze zna tę nazwę, a zdrada boli ją podwójnie, ponieważ w tym miejscu, kilka lat wcześniej, mówiła Davidowi sakramentalne tak. I Klara jest żoną numer dwa Davida. Dnia 24 lipca roku 2002 do hotelu przybywa z Lindsay, a dziewczyna wtedy ma lat 16. Kiedy Klara zjawia się w hotelu, prosi obsługę hotelową o zadzwonienie po niewiernego małżonka. On pojawia się chwilę później w towarzystwie Gail. Klara od razu rzuca się na rywalkę i nie przebiera w słowach. Krzyczy jej prosto w twarz, że to jest jej mąż i żeby Gail trzymała ręce przy sobie. Jeszcze przed wyjściem z hotelu, zdradzona żona upewnia się, że wszyscy w najbliższym otoczeniu usłyszą, że ten oto 44-latek jest niewiernym mężem. David, upokorzony na oczach gości hotelowych, bierze Gail pod rękę i kieruje się w stronę wyjścia. Drogę zachodzi mu Klara i Lindsay. Jeszcze mocniej poirytowany David kładzie dłoń na czole żony i z całą mocą odpycha tak, że kobieta się wywraca. Po czym wychodzi na parking i odprowadza kochankę do samochodu. Chwilę później z hotelu wychodzi także Klara. Idzie do swojego srebrnego Mercedesa S Class 430. Ten samochód to dla Klary jest symbolem wszystkiego, co zdobyła własnymi rękami, na co własnymi rękami zapracowała. Siada za kierownicą i na pierwszy rzut oka jest bardzo spokojna, jednak chwilę później mówi do Lindsay – Mam zamiar go uderzyć, tutaj chodzi o w domyśle samochodem. David upokorzył ją na oczach personelu i klientów hotelu, a przypieczętował to upokorzenie, kiedy swoją uwagę przekierował w stronę Gail, kompletnie przy tym ignorując swoją żonę Clarę. A ona? Ona poczuła się ponownie porzucona, tak jak wtedy, kiedy umarł jej ojciec, a ona została sama, bez męskiej postaci w swoim życiu. Obok niej na fotelu pasażera, obok niej na fotelu pasażera siedzi Lindsay. Jak będą później zaznawać świadkowie, nastolatka krzyczała i próbowała wysiąść z samochodu. Niestety nie będzie jej to dane. Klara uruchamia samochód i celując w męża wciska przysłowiowy gaz do dechy. W ostatniej chwili David wpycha Gail do jej samochodu, a sam nie ma na tyle szczęścia. Żona wjeżdża w niego z prędkością około 60 km na godzinę. Impet uderzenia wyrzuca mężczyznę w powietrze na wysokość około 6-7 metrów, a on sam ląduje na sąsiednim miejscu parkingowym. Uderzenie samochodem w niewiernego męża Klarze nie wystarcza. Zszokowani obserwatorzy widzą, jak kobieta przejeżdża samochodem po ciele mężczyzny, miażdżąc go. David nie miał szans na przeżycie starcia z samochodem rozwścieczonej żony. Kiedy Klara skończyła z niewiernym mężem i wreszcie zatrzymała swój samochód, zapłakana Lindsay biegnie do ojca. Za chwilę dołącza do niej Klara, podchodzi do żyjącego jeszcze Davida i mówi: Zobacz do czego mnie doprowadziłeś. Całe zdarzenie zostało nagrane na taśmę wideo przez panią, prywatną detektyw, która znajdowała się niedaleko hotelu. David niestety nie przeżył spotkania z samochodem żony. W zasadzie do tego momentu małżeństwo państwa Harris było uważane za dobrze zgrane, a wręcz idealne. Historia dentystki, która pozbawiła swojego męża życia przy pomocy Mercedesa, rozniosła się lotem błyskawicy wśród lokalnych dziennikarzy, a gazety bardzo szybko podchwyciły ten gorący temat. Podczas procesu. Podczas procesu, który rozpoczął się pod koniec stycznia 2003 roku, Klara utrzymuje, że uderzyła Davida tylko raz i że to nie było celowe działanie, a wypadek. I teoretycznie nawet tę wersję potwierdza nagranie z kamery pani detektyw, na którym widać Klarę krążącą samochodem po parkingu, a David widoczny jest tam tylko w chwili tego pierwszego uderzenia. Jednak świadkowie, którzy widzieli całe zajście, zgodnie twierdzą, że kobieta przejechała po ciele męża trzy razy. Prokurator twierdzi, że działanie Klary było celowe i był to efekt zazdrości i wściekłości na Davida. Lindsey zeznaje przeciw drugiej żonie ojca. Według jej słów, kobieta miała powiedzieć po tym wszystkim, co mi zrobił, mogłabym odebrać mu życie i uszłoby mi to płazem. Po trzech tygodniach procesu, w rocznicę swojego ślubu, 14 lutego 2003 roku, kobieta zostaje skazana na 20 lat pozbawienia wolności oraz zapłatę grzywny w wysokości 10 tysięcy dolarów. Synowie Klary odwiedzają ją co miesiąc w więzieniu Mountain View Unit w Gatesville w Teksasie. Pani Harris w roku 2013 i w 2016 prosiła o zwolnienie warunkowe. To było jej konsekwentnie odmawiane. Za trzecim razem po poparciu petycji przez bliźniaków wreszcie Klara uzyskuje zgodę na warunkowe wyjście. Z bransoletą monitorującą miejsce pobytu Klara wychodzi na wolność w maju 2018 roku. Musi mieszkać w hrabstwie Gable pracować zarobkowo oraz regularnie poddawać się testom na obecność substancji psychoaktywnych oraz alkoholu w organizmie. Czy Klara chciała pozbawić życia swojego męża? Prawdopodobnie nie. Kochała go z całych sił, najmocniej jak tylko potrafiła, i wiedziała, że życie bez niego będzie smutne będzie puste. David obiecał jej, że nie zostawi jej, że będzie z nią dopóki śmierć ich nie rozłączy, no i tego tych swoich słów nie dotrzymał, a ona mu wierzyła, wierzyła, że nigdy jej nie zawiedzie, dlatego widząc go z inną kobietą, rozładowała swój ból i gniew przez zaatakowanie męża. A przejeżdżając po jego ciele, to miało jej dać złudzenie, że może powstrzymać Davida przed dalszym ranieniem jej. Większość kobiet nie pozbawia życia swoich mężów, kiedy przyłapią ich na zdradzie, więc jak do tego doszło, że w klarze coś aż tak mocno pękło? Czy David swoim skokiem w bok odebrał jej idealne życie, na które ona pracowała od zawsze? Z tymi pytaniami chciałabym Was zostawić i w sumie chętnie poczytać odpowiedzi na nie, jeśli chcielibyście się nimi podzielić w sekcji komentarzy. Natomiast ja dzisiaj, w tym momencie kończę tę historię. To jest historia krótsza niż ta, która była chociażby w zeszłym tygodniu. Bardzo Wam dziękuję za jej wysłuchanie, dziękuję moim wspierającym, którzy jeszcze bardziej pomagają mi rozwijać mój kanał. I dziękuję każdemu, kto angażuje się w rozwój tego mojego kanału, zostawiając lajka, subskrypcję czy komentarz. Trzymajcie się cieplutko i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Pa pa!